Okazuje się, że na dachu mojego hostelu jest taki fajny taras widokowy, także możemy tutaj podziwiać okolice. Wygląda to ciekawie, naprawdę. Ja wczoraj wieczorem jeszcze byłem w Ice, w centrum. Tam po prostu była kanonada klaksonów, tysiące tuk-tuków, tysiące taksówek. Przejście przez ulicę to był karkołomny wyczyn. Także wieczorem postaram się nakręcić właśnie, jak wygląda życie w centrum miasta, w Ice. Postaram się dzisiaj to udokumentować, bo naprawdę tam nawet jest ciężko przejść przez ulicę. A tymczasem tutaj jeszcze ta ładna panorama. Zanim jednak wybiorę się do miasta, chcę zobaczyć pustynię od strony mniej komercyjnej. O, przestali hałasować. Wczoraj także wracałem z centrum z buta na piechotę, ale w pewnym momencie się pogubiłem, trafiłem na jakieś tam, nie wiem, takie lekko slumsowate tereny. Nic, złapałem tuk-tuka i też był problem, żeby tutaj dojechać. Nasza konwersacja angielsko-hiszpańska była dosyć trudna, ale w końcu się udało. Jak zapewne widać, to krajobraz jest nieziemski. Sucha, wypalona ziemia, po prostu pustynia. Ja będę chciał później jeszcze drona przetestować, ponieważ wczoraj tak przypadkowo nasypał mi się piasek, więc nie wiem, jak tam będzie się sprawował dalej. Oby było ok. A póki co taka droga tutaj. Pustynna burza. Idę teraz w stronę laguny Olowilka. To jest taka laguna, która już praktycznie nie ma wody, czyli po prostu tam wszystko wyschło na wiór, na popiół, na piasek i nic tam nie ma praktycznie, ale trzeba to miejsce zobaczyć. Ja się czuję tutaj jak, nie wiem, w jakimś kraju arabskim może. Tak, to mi się kojarzy, nie wiem, Maroko czy coś. Tutaj właśnie laguna, do której podjechałem samochodem. Dobrze ludzie mnie podwieźli, ponieważ powiedzieli, że to jest kawałek drogi i jest gorąco. No i jak widać, nic tutaj już nie ma praktycznie. Oczywiście w takich miejscach jak zwykle jest pełno jakichś śmieci. Straszne. Laguna La Luega to się nazywa. Nawet chyba nie ma sensu tam iść. Nie ma sensu. Nie ma już wody, nie ma laguny i to piękne miejsce straciło swój urok. Pozostały tylko jakieś ruiny. Jest pięknie, sam piasek. Sam piasek. To znaczy, tak by się chciało powiedzieć, ponieważ to już jest taki, kurczę, lekki syf, ale cóż, to jest Peru i pustynia w Ice. A tam była kiedyś laguna. Trochę śmieci się wala wszędzie, ale cóż, trudno, co zrobić. Tak właśnie wygląda pustynia w Peru. Dalej już nie idę, ponieważ jest trochę pod górkę i zaczyna lekko grzać słońce, także lepiej być ostrożnym i się gdzieś tam nie wykończyć na pustyni. Chociaż wodę mam, tylko nie mam wielbłąda, no trudno.
okazało się, że już byłem całkiem blisko tej drugiej oazy. To taka niekomercyjna. Tam tylko z woda, trochę palm. Ale no po prostu droga się urwała. Nie wiadomo, którędy iść. Zrobiło się gorąco. Woda na wykończenie, także lepiej wolałem zawrócić. Pustynia to pustynia. Ika za mną. Piękna pogoda. Jestem na dachu swojego hostelu. Hospedache. Villa de Sol, del Sol, czyli Villa Światła. Także teraz już muszę złapać jakiegoś tuk-tuka. Jadę do centrum nagrać ten cały gwar uliczny i tysiące klaksonów. Ta jazda tuk-tukiem to po prostu była misja samobójcza. Co mi tutaj robią? Seryjni samobójcy. Wymuszanie, pod prąd, zajeżdżanie. Cud, że żyję. Taka jazda była. Dobrze, teraz na miasto. Żeby nakręcić troszkę tego gwaru. Żeby słychać już chyba te wszystkie klaksony. Ciągle tylko pip, 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 pip. Co tutaj się dzieje, moi drodzy? Na razie spokojnie. Póki co jest spokój, bo jest wcześniej na ulicach jeszcze. Dopiero wieczorem się zacznie. Napój Guarana Sol 80. Pepsi. Nie wiem po ile, ale o, jest Inca Cola. Inca Cola biorę. Chociaż to z korporacji Coca-Cola, ale cóż, trudno. Zwykle Sol 20, 2,50. To duże 4,50, 6,50. Zależy co. Jest tam jakieś piwka, ale no nie ma cen. Banany, platany 3,80. 4,80. 3,80. W sumie nie wiem, które są do jedzenia. O, są to małe, mini, baby. Tu jakaś karambola. 3,80 za kilogram. Durazno za 9,50. Chiromoya 9 soli. O, zwykła woda. Sol 70, sol 20. Także ceny są małe naprawdę. Kolorowe napoje. 3 sole. 2 sole. Takie duże, chemiczne 3,80, 4,50. Chleby dmuchane 6,80, 5,70, 5,50. Zależy który. Lepszy, gorszy. I kawa Nescafe 34, 18,50, 25. Zależy jaka oczywiście. Batony sezamowe Sol 40, Baras de Energia 2,30, a już po drugiej stronie mamy alkohole i jest tutaj ten tutejszy wyrób, Fresa,
Krema, o, to biorę zaraz. Waniliowe wezmę. Co za spokojny dzień dzisiaj. Tuk-tuki są wszędzie, ale musicie przyznać, że to miejsce tutaj zaciekawie tutaj wygląda. Jest taki syf, tyle tutaj śmieci. Tragedia. Jest taki syf w tym miejscu, że dosłownie głowa boli. Tam się raczej już nie będę zapuszczał. Poczekam do zmroku i zobaczymy, co tam słychać na mieście. Jak bardzo będzie głośno. Thank you.
za 21 soli i taka wyżerka. Kurczak, frytki i jakaś tam sałatka. Te przyprawy w folii. Dobre, dobre. Nie wiem jak ja to zjem, ale coś tam poskubię. Główny plac miasta, czyli Plaza de Armas. Na każdym rogu, z tego co widzę, to robią ludziom jakieś testy. Podejrzewam, że wiem które, ale nie będę mówił. Jest troszkę ludzi, ale w sumie nic specjalnego. I oczywiście klaksony wszędzie naokoło słychać. Jak widać, tam powoli będzie się robić zachód słońca. Także spędzę go na dachu swojego hostelu. Bynajmniej to nie jestem tutaj. Także cóż, jeszcze mam kawałek do przejścia.
zrobiłem sobie taki spacer. Wczoraj się troszkę zgubiłem, no czy może nie tyle zgubiłem, co po prostu Google wyprowadziło mnie na takie osiedle, gdzie zamiast ulic to były zamurowane ściany po prostu. To miasto jest straszne, ale w sumie to cieszę się, że tutaj trafiłem, ponieważ ma ten swój niepowtarzalny urok. Miliony tuk-tuków wszędzie. Już pięknie to wygląda. Jestem na dachu mojego hostelu. Tam na horyzoncie czerwone niebo. Mój telefon tego do końca nie oddaje, ale jest kurczę cudownie. Jest całe czerwone niebo. Może teraz będzie troszkę lepiej widać, ale nie wiem. Podkręcę kolory i będzie na czerwono wszystko. I tym akcentem kompletnie mnie nie widać. Kończę ten odcinek. Jutro jadę już na pustynię Nazca, tam gdzie są tajemnicze rysunki. Sami wiecie chyba jakie. Żegnam. Klaksony oczywiście, klaksony muszą być na koniec.